imieniu klubowiczów Jarosławskiego Klubu Gazety Polskiej. Ja jako przewodniczący witam na kolejnym spotkaniu. Dzisiaj naszym szacownym gościem będzie osoba, która między innymi odpowie nam na żywo na pytanie, czy jeszcze warto rozmawiać. Oto pan Jan Pośpieszalski. Następnie chcę powitać i podziękować osobom, które wsparły finansowo to spotkanie z panem Janem. Oto one. Pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Mieczysław Golba. Proszę państwa, niestety druga osoba, która wsparła finansowo nasze przedsięwzięcie, jest nieobecna, ale mam nadzieję, że lada chwila się tutaj pojawi. A mówię w tej chwili o następnym pośle Prawa i Sprawiedliwości, panu Andrzeju Ćwierzu. I w tej chwili reprezentuje go pani dyrektor jego biura, Jolanta Kuźniak. Następna osoba, która wsparła to nasze przedsięwzięcie, jest burmistrz naszego miasta, pan Andrzej Wyczawski. I jeszcze pragnę przedstawić jedną osobę, pana Marka Kucaba. Uważam, że jest to nasz obywatelski obowiązek, aby w taki sposób wspierać osoby pokroju pana Jana Pośpieszalskiego, które broniąc prawdy i rzetelności warsztatu dziennikarskiego zostały wyrzucone z mediów publicznych. Jest to nasz wkład w obronę wolności mediów. Dziękuję również pracownikom Centrum Kultury, pani Joannie Mordarskiej, panu Tomaszowi Wywrótowi i pani Młynarskiej oraz pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury, których zaangażowanie przyczyniło się do sfinalizowania naszego spotkania. Serdecznie witam naszych kochanych rodziców, bez których nas by tutaj nie było. Witam przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych Jarosławia, starostwa oraz pobliskich gmin. Witam i cieszę się z obecności księży i sióstr zakonnych, proboszczów parafii jarosławskich, a także innych miejscowości, między innymi Pruchnika, Tuligłów, Jódłówki, Rozboża, tego koło Przeworska. Sądzę, że są również tutaj przedstawiciele instytucji naszego miasta. Wojska, Policji, Straży Miejskiej i Ratownictwa Medycznego naszego szpitala. I powiem państwu, że przy naszym wsparciu i determinacji załogi udało się nakłonić prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do ponownego rozpatrzenia ofert. I tutaj gratuluję. Gratuluję nam wszystkim, mieszkańcom i pracownikom ratownictwa medycznego, że obronili swoje stanowiska pracy. Witam również przybyłych klubowiczów z Dębicy. Witam. A teraz chcę bardzo gorąco powitać was, drodzy mieszkańcy naszego pięknego miasta oraz osoby przybyłe z okolicznych miejscowości. Bez was żadne wydarzenie nie miałoby sensu. Wasza obecność jest największą nagrodą dla organizatorów i zaproszonego gościa.
Chylę czoła. Jest to dla mnie wielki zaszczyt. Jeszcze raz pięknie dziękuję. Przypomnę, że celem działalności Klubu Gazety Polskiej jest wspieranie aktywności społecznej, przede wszystkim na szczeblu lokalnym. Dbałość o interes narodowy, suwerenność państwa, krzewienie patriotyzmu, budowę państwa i społeczeństwa w oparciu o tradycyjne wartości wywodzące się z kultury chrześcijańskiej. Przeciwstawianie się wszelkim formom totalitaryzmu, aktywną walkę z polityczną cenzurą, krzewienie zachowań sprzyjających rozwojowi swobodnej debaty, animację i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie na szczeblu lokalnym. Celem działalności klubów jest także wspieranie mediów należących do strefy wolnego słowa, przede wszystkim Gazety Polskiej, oraz tworzenie niezależnych mediów lokalnych. Informuję, że nasza GAPA przygotowuje się do wydania Gazety Codziennej. Pierwszy próbny numer ukaże się 9 września. Od 10 kwietnia celem działalności klubów Gazety Polskiej stało się również walka o wyjaśnienie wszystkich przyczyn katastrofy w Smoleńsku oraz o godne upamiętnienie jej ofiar. Chcę Państwa poinformować, że kluby Gazety Polskiej mają prawo wskazać i udzielić wsparcia kandydatom do parlamentu, którzy spełniają stawiane przez nas standardy. Zapraszamy wszystkich do współpracy, którzy w swoim życiu kierują się hasłem Bóg, honor, ojczyzna. 10 sierpnia minęło 16 miesięcy od tragicznych wydarzeń pod Smoleńskiem. I co do tej pory wiemy? Z raportów zarówno rosyjskiego, spreparowanego przez MAK pod przewodnictwem generał Anodiny, jak i polskiego, sporządzonego pod kierownictwem szefa MSWiA Jerzego Millera, a także z informacji ujawnionych przez polską prokuraturę wojskową, wyłania się przerażający obraz ostatnich sekund lotu naszej tutki. Oto one. W odległości 1100 metrów od progu pasa samolot znalazł się 15 metrów poniżej poziomu lotniska i 35 metrów w bok od osi pasa. Przez 250 metrów, lecąc kilka metrów nad ziemią, szorował podwoziem po drzewach i krzewach. W rejonie fatalnej, pancernej brzozy, około 850 metrów do pasa i w odchyleniu już o 60 metrów, zaczął szybko iść w górę i wzbił się na ponad 20 metrów, co dawało nadzieję, że uda mu się uciec w niebo. Potem nastąpiły dwa tajemnicze wstrząsy, po których tylko dusze poszły czwórkami do nieba, a samolot nagle zgasł i spadł w dół, jak rażony piorunem. Pomódlmy się za wszystkich, których otuliła smoleńska mgła. O przewodnictwo w modlitwie proszę księdza prałata Henryka Rykałę.